Hej, cześć, witam Cię. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o bardzo ważnej sprawie dla Ciebie. Wiem, że jest to dla Ciebie ważna sprawa. Jeżeli jest to dla Ciebie bardzo ważna sprawa, od dłuższego czasu, być może od wielu lat podejmujesz w tej sprawie wiele działań. Część być może była skuteczna, ale na krótki czas. Część być może jest nieskuteczna. A ten problem powoduje, że przeżywasz wiele stresów, że spada poczucie Twojej własnej wartości. Tym problemem jest nadwaga, otyłość, czyli problem odchudzania. Chciałbym na ten temat dzisiaj z Tobą porozmawiać. Pewnie masz na ten temat jakąś wiedzę, ale z tego co wiem, to wielu ludzi, być może również Ty, kieruje się fałszywymi przekonaniami na ten temat. Mają wiedzę, która niewiele daje, niewiele wnosi, nie jest korzystna. Chodzi mianowicie tutaj o to, że często nie zdajesz sobie sprawy, jakie naprawdę są przyczyny Twojej nadwagi. Jest ich kilka. Chciałbym Ci je wymienić, żebyś zobaczył, żebyś zbadał siebie, w jaki sposób do tej sprawy podejść, która z tych przyczyn dotyczy Ciebie. Jeżeli tą przyczynę poznasz, być może nie jedną, być może więcej, być może wszystkie będą dotyczyły tutaj Ciebie. Jeżeli będziesz je znał, to być może będzie Ci łatwiej od tej pory. Będziesz mógł podjąć wiele działań, które Cię naprowadzą do wymarzonego celu, czyli do zrzucenia tej nadwagi, do uzyskania szczupłej, wymarzonej sylwetki. Zacznijmy więc. Pierwszą rzeczą jest, pierwsza przyczyna Twojej nadwagi to jest spowolnienie metabolizmu. Twój metabolizm jest spowolniony z powodu tego, że masz mało ruchu. Jest to dzisiaj podstawowa chyba rzecz w naszym życiu. Mamy coraz mniej ruchu. Wyręczają nas z tego ruchu maszyny, wyręcza nas nasza komunikacja, czyli nasz własny samochód. Ruch mamy okazjonalnie, tylko przy dobrej pogodzie, tylko z okazji niedzieli, czy tylko wtedy, kiedy nas ktoś na spacer zaprosi. Czyli masz tego ruchu za mało i to jest jedna z przyczyn Twojej nadwagi. Druga, kierujesz się fałszywą filozofią. Wieloma fałszywymi filozofiami. Ale jedną z nich jest filozofia dotycząca tłuszczu. Spożywasz, ograniczasz tłuszcz, dlatego że ktoś Ci powiedział, bo nawet gdzieś wyczytałeś, że tłuszcz powoduje tycie. Muszę Ci powiedzieć, że to jest fałszywa filozofia. Musimy ją wspólnie razem zmienić. Kolejna rzecz, spożywasz za dużo cukru. Tutaj pewnie jesteś świadom czy świadoma tego, że tak robisz. Ale dlaczego tego nie zmieniasz? Bo jest to dla Ciebie trudne. Przyzwyczaiłeś się do słodkich rzeczy. Bardzo Ci smakują, bardzo Cię ciągną. Często Ci brakuje tych słodkich rzeczy. Nie jest to trudne. Ja myślę, że 2 tygodnie bez cukru może spowodować spokojnie u Ciebie zmianę nawyków. Przestanie Cię ciągnąć do słodkich rzeczy. Robimy to. Kolejna rzecz. Spożywasz w swojej diecie zbyt dużo trucizn. Tak, w Twojej diecie jest wiele trucizn, które powodują, że te trucizny Twój organizm w jakiś sposób musi zneutralizować. Jakim sposobem on to robi? Odkłada je w tkance tłuszczowej, odkłada je w wątrobie. Stąd masz nadwagę. Twój organizm się broni przed trucizną. Odkłada je w tkance tłuszczowej. Tak. Kolejna rzecz. Bardzo ważna i bardzo często jest to przyczyną nadwagi. W swojej diecie masz za mało witamin, masz za mało pierwiastków śladowych, masz za mało mikroelementów. I to powoduje, że Twój organizm, broniąc się przed tym, próbując uzupełnić te braki, zmusza Cię do tego poprzez zwiększone łaknienie, byś więcej jadł, czy jadła. Po prostu chce uzyskać więcej mikroelementów, więcej pierwiastków śladowych, więcej witamin poprzez zwiększone spożycie różnych rzeczy. I to powoduje, że faktycznie dostarczasz te pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, ale przy okazji dostarczasz więcej kalorii, które się później muszą gdzieś podzieć. One się odkładają, magazynują się w tkance tłuszczowej. Kolejna ważna rzecz to zakłócenie pracy systemu hormonalnego. Stresy, niezdrowy styl życia, złe odżywianie powodują, że Twój system hormonalny jest rozchwiany. Jeżeli jest system hormonalny rozchwiany, bardzo łatwo do tego, żeby się w organizmie coś złego działo. Często jest
tutaj powodem, znaczy właściwie skutkiem jest nadwaga, otyłość lub inne problemy zdrowotne, na przykład różnego rodzaju choroby. Kolejna rzecz, zakwaszenie organizmu. Dzisiaj jest to chyba jeden z podstawowych problemów dla ludzi. Wielu ludzi ma problem z zakwaszeniem organizmu. Jest to spowodowane dietą. Tak, spożywaniem rzeczy, które po prostu zakwaszają nasz organizm. Mamy na ten temat, nie kierujemy się intuicją. Gdybyśmy się kierowali intuicją, nie spożywalibyśmy tych rzeczy, dlatego że organizm by nam sam powiedział, co jest dla nas dobre, co jest złe. Mamy tą intuicję wyciszoną. Nie dajemy jej dojść do głosu. To jest przyczyna tego, że mamy zakwaszony organizm. Kolejna i chyba najważniejsza przyczyna, to jest ta ósma przyczyna, to jest to, twoja nadwaga, twoja otyłość jest dla ciebie korzystna. Nie chcesz być szczupły czy szczupła. I teraz powiesz, że to nieprawda, że się z tym nie zgadzasz. Ale ja wiem, że tak jest. Buntujesz się przeciwko temu. Ale tak naprawdę twój organizm nadąża, twoja podświadomość nadąża za obrazem siebie, jaki masz w swoim umyśle. A masz w swoim myśle obraz osoby z nadwagą, obraz osoby otyłej. Z tego względu twoja podświadomość robi wszystko, robi dokładnie wszystko, łącznie z zwiększonym spożyciem różnych rzeczy, po to, żeby nadążyć, po to, żeby twoje ciało dopasowało się do tego obrazu, który masz w umyśle. To jest to. To można łatwo zmienić. Można pewne rzeczy wprowadzić do swojego umysłu, do swojego wyobrażenia o sobie, które zmienią ten obraz i będziesz zupełnie inną osobą i twoje ciało dostosuje się do tego nowego obrazu. To również zrobimy. Na dzisiaj tyle o przyczynach. Od następnego filmiku zaczniemy omawiać bardziej szczegółowo poszczególne przyczyny i postaramy się znaleźć na te rzeczy konkretne rozwiązania. Hej, do następnego razu.